Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, tym razem udało mi się nagrać nagrzewanie zbiornika 100-litrowego, ale nagrzewany za pomocą wymiennika wbudowanego w kocioł. I sprawdzimy, jakie są te czasy nagrzewania, przy jakich temperaturach, jaka moc kotła. Udało mi się też spisać z licznika gazu, jakie jest zużycie w tym czasie. I zrobimy to nagrzewanie w dwóch wariantach. Najpierw do 40 stopni, a potem od razu do 50. Zapraszam na film. Jest 14:52. Rozpoczynamy wygrzew, pierwszy wygrzew zbiornika ciepłej wody użytkowej o pojemności 100 litrów, ładowany warstwowo za pomocą wymiennika ciepła. Tak wygląda ten wymiennik wbudowany. Nie jest duży, ale bardzo dobrze sobie radzi. Jest tam też wbudowany czujnik temperatury, który automatyka widzi cały czas stale, dlatego potrafi sobie dobrze modulować. Rzut oka na stan licznika gazu i zaczynamy. Sprawdźmy teraz, jaka jest odczytana temperatura w ciepłej wodzie. Temperatura w zbiorniku. Zbiornik jest napełniony zimną wodą wodociągową. Ciepła woda użytkowa. Temperatura ciepłej wody użytkowej 10 stopni. Czekajcie, jeszcze tu. Temperatura ciepłej wody użytkowej. 40 stopni. Cyk, cyk. Pani włączone 11 km. Temperatura zasilana. Pięć kilowatów. Moduluje sobie, sprawdza i teraz pójdzie na maksa. Jedenaście. 13, 14, temperatura na zasilanie 54, 10 kW. Modulacja panika. Patrzcie, idzie na pół gwizdka. Temperatura na zasilaniu jest 54. Zobaczmy podgląd ciepłej wody. Zobaczcie, połowę mocy, 45% modulacji, czyli z 19 kW on daje 54 na zasilaniu. I 11 kW mu wystarczy. Dwadzieścia dwa stopnie już w zbiorniku. No, 40% modulacji. Zobaczmy na tym obrazkowym podglądzie. A tutaj fajnie to wygląda. Kocioł daje 54 na zasilaniu. W zbiorniku mamy już 30 stopni ciepłej wody użytkowej. Godzina 15:10,
czyli około 18 minut. Te 40 to jest ustawiona temperatura, nie mylcie z odczytaną. Odczytana jest tak jak teraz 34 stopnie. Temperatura na zbiorniku będzie szybko przyrastać, bo już mamy końcówkę grzania, a za pomocą wymiennika będzie to grzanie warstwowe, więc przyrost temperatury bardzo szybki. Już mamy 37 stopni na zbiorniku, więc za chwileczkę kocioł nam się wyłączy. 39 stopni już odczytana temperatura na zbiorniku. I kocioł właśnie się wyłączył. Sprawdźmy jeszcze. Tak, palnik wyłączony. Moc cieplna 0. Więc mamy koniec grzania ciepłej wody użytkowej. Szybki odczyt z licznika i zróbmy podsumowanie. Obecne zużycie minus stan początkowy to nam daje 0,355 m3. Razy średnia cena gazu za metr sześcienny to nam daje 74 grosze. Czas grzania 20 minut. Temperatura początkowa na zbiorniku 10 stopni, ustawiona 40. Czyli mamy deltę 30 stopni. Ok, to zróbmy teraz podgrzew do 50 stopni. Zmieńmy szybko na 50. Temperatura ciepłej wody użytkowej. I zobaczymy, w jakim czasie zagrzejemy te 10 stopni więcej. No i mamy obecnie 64 stopnie na zasilaniu. No i podniósł sobie na 17-16 kW, więc troszkę więcej. Ale za chwilę sobie zmoduluję i będzie temperatura utrzymywana w granicach tam 60 stopni, o 61, ale moc spadnie. O, już mamy 10 kW. 7, 5, 5 kW, a temperatura na zasilaniu 62 stopnie. No i zobaczymy sobie teraz moc. Proszę, 4 kW, a temperatura zasilania tam 58. 15% modulacji, temperatura na zasilaniu 57. Temperatura w zbiorniku 43. na zasilaniu, a moc już zeszła do 3 kW. Temperatura ciepłej wody 43 stopnie. Modulacja palnika 10%, w zbiorniku 44 stopnie, teraz będzie szybko przyrastać, 3 minuty później już mamy 49, więc za chwilkę będzie koniec grzania, za chwilkę kocioł się wyłączy. Mamy 50 stopni, 15:30, kocioł się wyłącza. Palnik wyłączony, więc kocioł już nie pracuje. Temperatura osiągnięta na zbiorniku 50 stopni. A i tu widzimy dobieg pompy wyłączony. Ok, czyli tak, podgrzanie z 10 stopni do 40 zajmuje nam 20 minut, tak jak wcześniej to było widać, ale do 50 prawie dwa razy więcej, bo 38 minut. Zobaczymy też, ile zużył gazu według odczytu z licznika. Weźmy pod uwagę, że kocioł miał wyższą temperaturę o 10-12 stopni, żeby móc dogrzać do 50 stopni zbiornik. Aż jestem ciekaw, ile tego gazu zużył na dogrzanie w zasadzie 10 stopni,
bo do 40 no to wygląda to całkiem ładnie. Ok, to zróbmy podsumowanie kosztów, czyli odczyt końcowy minus stan początkowy licznika, to nam daje 0,574 m³. Razy 2,10 zł za metr sześcienny, bo taka jest mniej więcej stawka. Wychodzi złoty 20 brutto. Czyli koszt nagrzania takiego zbiornika 100-litrowego ładowanego warstwowo z 10 stopni do 50 zajmuje nam 38 minut i kosztuje około złoty 20 zł brutto. Cena za metr sześcienny jest jeszcze sprzed polskiego wału, więc w późniejszym czasie może się to zmienić. A teraz mała ciekawostka. To jest odczyt z dnia następnego, z godziny 8 rano. Zostawiłem wczoraj włączoną pompę cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Zobaczcie, było 50 stopni wczoraj, teraz 32, co oznacza, że przez całą noc, ponad 12 godzin pracy pompy cyrkulacyjnej, spadła nam temperatura o prawie 20 stopni w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. To pokazuje, że należy bezwzględnie utrzymywać jakieś przedziały czasowe, które będą włączać lub wyłączać pompę cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, aby nie wychładzać tego zbiornika za bardzo. W naszym przypadku ten spadek temperatury jest też spowodowany tym, że budynek jest po prostu jeszcze nie wygrzany, bo w środku jest około 8-10 stopni. Ok, w dzisiejszym filmie to wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!